Witamy serdecznie w Zagłębiu Lubin. Co zadecydowało o tym, że akurat nasz klub pan wybrał? Witam serdecznie. Co zadecydowało? No myślę, że jakaś tam mój wybór, no bo już przymierzałem się, że tak powiem, do jakiejś takiej większej stabilizacji. Wyjechałem do rodzinne strony, że tak powiem, mojej żony do Białej Podlaskiej. Myślałem, że to będzie troszkę inaczej wyglądało. Ale stało się jak stało. Jest zdrowie, jest w miarę jakaś tam dobra dyspozycja, jest forma. Jeżeli wznowię treningi w Ekstraklasie, myślę, że będzie wszystko w porządku. Zagłębie wyciągnęło do mnie rękę, zaproponowało mi grę w swoim klubie i skorzystałem z tego. Ten epizod w ostatnim klubie był chyba bardziej wymuszony. Ciężko powiedzieć wymuszony. Byłem trochę jakoś tak zniesmaczony po tym naszym ostatnim spadku z Wągrowcem. Nie bardzo się jakoś tam mogłem odnaleźć w tym wszystkim. Oferty, które dostawałem, też jakoś tam specjalnie mnie nie interesowały. Chciałem trochę spokoju, trochę stabilizacji. Nie chciałem się rozstawać oczywiście z piłką ręczną, dlatego zdecydowałem się jeszcze tam w tej Białej Podlaskiej grać. Rozegrałem regularny sezon, wygrałem w prawie wszystkich spotkaniach, także myślę, że fizycznie jestem przygotowany do tego, żeby podjąć rękawice jeszcze w Ekstraklasie. Tego się nie zapomina. Mam rozegranych bodajże chyba 8 czy 9 sezonów w Ekstraklasie, także to nie jest tak, że to nagle po roku gdzieś tam się zapomni. Chcę przede wszystkim odbudować się fizycznie, psychicznie. Myślę, że jestem gotowy na to, żeby się zmierzyć oczywiście z bramkarzem, który jest tutaj, bo to nie jest tak, że ja przychodzę i ja od razu tutaj będę och i ach i będę zbierał wszystkie laury, to nie jest tak. Chcę przede wszystkim zacząć normalnie, regularnie trenować. To, że grał pan w Vive Kielce, zdobywał Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, jakąś dodatkową presję wywiera w tych innych klubach, no jakby nie było słabszych od Vive? Czy wywiera, no... Nie oszukujmy się, dużo łatwiej jest być bramkarzem w takich Kielcach niż w każdym innym klubie, bo jednak w tych Kielcach ci ludzie wszyscy przeszli selekcję pod jakimś tam kątem. Nie? Mamy grupę rewelacyjnych obrońców, którzy na tyle ułatwiają grę bramkarzowi, że bramkarz ma praktycznie do bronienia pół bramki. W innych klubach trzeba się zdecydowanie bardziej wykazywać. Zdecydowanie bardziej trzeba być w tym wszystkim jakoś tak zaangażowany, bo w Kielcach są jakieś takie zasady, że ty masz być tu i koniec, nie? To jest twoja połowa bramki i za nią odpowiadasz, nie? Fajnie by było, jeśli w każdym klubie by się tak grało, bo to by było dla bramkarzy dużo, dużo łatwiejsze, ale tak nie jest i trzeba się do tego przyzwyczaić, że warunki meczowe są w każdym klubie inne. Człowiek nie gra całego życia w jednym klubie, żeby sobie na to pozwolił, ale trzeba się zmieniać, trzeba się dostosowywać i tego bym chciał. Kiedy pan jeszcze występował w Vive Kielce, Zagłębie Lubin też święciło triumfy, zdobywało medale Mistrzostw Polski. Teraz jest trochę inaczej. Według pana Zagłębie ma w najbliższych sezonach, latach szansę, aby powrócić do tej ścisłej krajowej czołówki? Bardzo byśmy tego chcieli. To jest, myślę, że marzenie każdego zawodnika i każdego działacza w tym klubie, żeby do tej elity wrócić. Każde marzenia są jakieś tam osiągalne, jeżeli coś będzie się robiło w tym kierunku. Zobaczymy, jaka jest polityka transferowa klubu, jakie jest to wszystko tutaj, jak to jest poukładane. Ja nie znam tego klubu, szczerze mówiąc, bo ja dzisiaj pierwszy raz miałem przyjemność spotkania się z prezesem i rozmawianie, że tak powiem, w cztery oczy, także to nie mnie o tym decydować. To praktycznie duża tak powiem, zasługa jest zawodników w tym wszystkim, żeby te laury święcić w przyszłości, ale duża też jest zasługa i prezesury, no, która tutaj musi jakoś taką... No, trzeba to przede wszystkim, myślę, że to jest pieniędzy, wynika to z pieniędzy, że trzeba w to zainwestować, żeby też zebrać. Nie? Bo, no, widać, że też te kluby, które są gdzieś tam w czołówce, no, mocno odstają finansowo od pozostałych. Nie? No, czy to jest też takie super? No mi się wydaje, że też nie, bo tam jest tak, że sobie wymyślimy, że chcemy sobie Iwano Balicza na środek i mamy Iwano Balicza na środek. I praca, że tak powiem, trenerska tutaj już jest taka drugorzędna trochę. To, że w Lubinie powstaje już nowa hala, na ukończeniu praktycznie jest jeszcze niespełna rok, to chyba też duży plus. Pewnie, że tak. Myślę, że w Lubinie brakowało tej hali, no bo zawsze każdy zespół kojarzył właśnie Lubin z tej malutkiej hali szkolnej, na której trzeba było rozgrywać te mecze. Grało się tu bardzo ciężko, nie ukrywam. Bo to jest taka hala dosyć specyficzna jak na naszą ligę. Ale jeżeli ta hala już jest w budowie, jeżeli jest wkrótce do oddania, także wszyscy się cieszymy i miejmy nadzieję, że może już końcówkę tego sezonu rozegramy już na nowej hali. Dzięki wielkie. Dziękuję.